Drodzy widzowie PCH24TV, właśnie ruszyły prace nad naszym najnowszym filmem pod roboczym tytułem Credo. To dzieło jest niezwykle potrzebne polskim katolikom w czasach zamętu w Kościele. Z pomocą kardynała Millera, biskupa Schneidera, biskupa Stricklanda i ojca Jana Strumiłowskiego chcemy odpowiedzieć na pytania, czym jest Kościół, czym Kościół nie jest i kim powinien być katolik. Aby ten wyjątkowy dokument powstał jeszcze w tym roku, proszę o Państwa finansowe wsparcie. Każdy darczyńca otrzyma przedpremierowy dostęp do tego filmu. Link do wpłat znajduje się w opisie pod nagraniem. Z góry serdecznie bóg zapłać. Krystian Kratiuk, reżyser. Nie milknie sprawa arcybiskupa Carlo Marii Vigano. Arcybiskup Vigano w sposób ewidentny i oczywisty dokonał schizmy. I to nie jest tylko moja ocena, ale ocena, którą prezentuje bardzo wielu poważnych publicystów, a nawet ludzi Kościoła na całym świecie. Amerykańscy konserwatyści odwracają się od arcybiskupa Vigano. Nawet Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X również wskazuje, że posunął się dalej niż zrobił to arcybiskup Marcel Lefebvre, przekraczając linię, jakiej nigdy nie ważył się arcybiskup Lefebvre Przekroczyć. Biskup Taniasus Schneider wzywał arcybiskupa Vigano do opamiętania. Dzisiaj chciałbym Państwu przytoczyć kilka uwag włoskiego profesora, historyka Roberto De Mattei, który poświęcił arcybiskupowi Vigano już wiele artykułów na przestrzeni ostatnich lat, śledząc jego aktywność, doceniając bardzo wiele rzeczy, które w działalności arcybiskupa Vigano były dobre, ale wskazując też na błędy, w jakie arcybiskup Vigano popada. Ze szczególnym uwzględnieniem tego błędu, w jaki popadł teraz, czyli błędy. A konkretnie już przestępstwa schizmy. Roberto De Mattei napisał artykuł na ten temat na łamach korespondensa Romana. On w całości pojawił się również na portalu PCH24. I dzisiaj właśnie Państwu odczytam kilka pasusów kluczowych z tego tekstu profesora Roberto De Matei. To naprawdę uczony człowiek, wielce szanowany przez konserwatystów na całym świecie. Myślę, że może być dzisiaj dla nas takim światłem to, co mówi na ten temat i wzywać także tych Polaków do jakiegoś opamiętania, którzy zbyt entuzjastycznie Podchodzą do wszelkich działań arcybiskupa Wigano, bo trzeba piętnować błędy papieskie, tak jak Wigano robi, ale nie można podważać samej zasady władzy papieża, a to właśnie Wigano zrobił. Roberto de Matei pisze tak. Już w minionym roku arcybiskup Vigano ogłosił publicznie, że stolica Piotrowa jest w jego ocenie zajmowana przez uzurpatora. Wraz z jego oświadczeniem jacuz, stanowisko to stało się jasne i oficjalne. A więc według profesora Roberto de Matei arcybiskup Vigano oficjalnie, publicznie i wprost, i to jest po prostu kwestia faktów, Przyznał, że nie ma jedności z papieżem, nie ma jedności z Kościołem Rzymskim, ze wszystkimi urzędami rzymskimi, bo odmówił im autorytetu. I cytuję profesor Roberto de Mattei następujące słowa samego arcybiskupa Viganos z tego oświadczenia Rzekus. Nie uznaję autorytetu ani Trybunału, który rości sobie prawo do sądzenia mnie, ani też jego prefekta, ani tych, którzy go nominowali. I jak pisze Roberto De Matei, decyzja o tym, by nie stawić się w dykasterii, potwierdza postawione mu zarzuty. Zarzuty, którymi Wigano się szczycił, ogłaszając tu znowu cytat z Wigano: Uważam skierowane wobec mnie oskarżenia za powód do dumy. A więc mamy taką sytuację, że arcybiskup Wigano cieszy się z tego, że został oskarżony o schizmę, że został oskarżony o zerwanie jedności z papieżem i on rzeczywiście zrywa, ogłasza to Roberto De Matei pisze o tym Prost. Dalej włoski historyk stwierdza co następuje. Są tacy, którzy wskazują, że podczas gdy wobec arcybiskupa Wigano używa się ostrych środków, to nie ma już tej samej surowości wobec notorycznych propagatorów herezji, na przykład wobec niektórych biskupów niemieckich. Jednak biskupi z Niemiec stosują się do strategii modernizmu, zgodnie z którą należy występować przeciwko Rzymowi, pozostając w murach Rzymu. Pilnują się, by publicznie nie podważyć autorytetu papieża. Nie ulega wątpliwości, pisze Roberto de Mattei, że zasłużyli na potępienie. Jak można jednak oczekiwać, że takie potępienie nastąpi, jeżeli Rzym powstrzymywałby się od potępienia tych, którzy podważają jego autorytet już nie w sferze faktów, ale co do samej zasady? I to krótki komentarz. Bardzo wielu pisze dzisiaj to na całym świecie odnośnie sprawy wigano, że to trochę dziwne, prawda, że wigano jest tak ostro krytykowany i traktowany przez Watykan, no a nic się nie mówi na temat niemieckich, belgijskich, austriackich i niektórych amerykańskich heretyków. Tych heretyków dzisiaj naprawdę nie brakuje. I to prawda. Tylko, że drodzy Państwo, fakt, że stolica apostolska milczy wobec jednych heretyków, no nie czyni w, w ogóle uzasadnion uzasadnionym milczenia wobec innych ludzi, którzy popatają w błędy. Prawda? Byłoby dobrze, gdyby oni wszyscy byli upominani. Na Pominani piętnowani, no ale dobrze, że chociaż niektórzy są. Nawet jeżeli niestety nie wszyscy i słusznie zauważa Roberto De Mattei, że to, co robiercy w Biskup Wigano. Jest takim niezwykle manifestacyjnym przekroczeniem cienkiej czerwonej linii, bo po prostu co do samej zasady, nie co do jakichś swoich działań, faktów, czy nie tylko co do tego, ale co do samej zasady podważa władzę papieża Franciszka i urzędów kurialnych, a to jest rzeczywiście wypowiedzenie posłuszeństwa i rozbijanie jedności Kościoła. Rzecz niezwykle poważna, dlatego tutaj twarde środki są uzasadnione, zdaje się nam sugerować profesor Roberto de Mattei. I pisze dalej, odwołując się do porównywania arcybiskupa Wigano. Arcybiskupa Marcela Lefebra. Co zresztą robi to sam Wigano? On się uważa za takiego drugiego Lefebra, ale niedobrze czyni, bo przecież, jak wiemy, samo Bractwo kapłańskie świętego piosenka X odcięło się od arcybiskupa Wigano, a Roberto de Matei pisze tak. Są też tacy, którzy porównują sytuację arcybiskupa Wigano do sytuacji francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebvre. Różnica między tymi dwoma przypadkami jest jednak oczywista. Arcybiskup Lefebvre nigdy nie odrzucił autorytetu Rzymu. Po pierwszym potępieniu działa Ekon, do czego doszło w maju 75 roku ze strony biskupa Fryburga, to właśnie sam arcybiskup Lefebvre poprosił o to, by w obliczu takiego nadużycia władzy, jego sprawa została osądzona przez Kongregację Nauki Wiary. 28 stycznia 78 roku kardynał Scheper, prefekt byłego świętego oficjum, wysłał do Ekon obszerną dokumentację, a arcybiskup Lefebvre został poproszony o udzielenie odpowiedzi. Francuski hierarcha prowadził intensywną wymianę Listów ze Stolicą Świętą, a wyniki śledztwa zostały opublikowane w jednym z francuskich czasopism w maju 79 roku, a później ukazały się po włosku pod włoskim tytułem Monsignore Lefebvre, il Sant Sant'Ufficio. A więc mamy do czynienia, podkreśla tutaj profesor Roberto de Matej z zupełnie różnymi przypadkami, bo arcybiskup Vigano, który znajduje się w sytuacji oskarżenia, jest wzywany przez rzymskich urzędników i w ogóle nie chce z nimi rozmawiać, odrzuca po prostu ich autorytet. Tymczasem, kiedy arcybiskup Lefebvre spotkał się z sytuacją Oskarżeń ze strony biskupa Fryburga, to nie tylko nie odmawiał dialogu, ale sam o ten dialog prosił. Sam zwrócił się do byłego świętego oficjum, do kongregacji nauki wiary. Sam chciał się poddać niejako osądowi stolicy świętej. To jest zupełnie odmienna sytuacja. I pisze dalej jeszcze profesor Roberto De Mattei, bardziej jeszcze pokazując te różnice między Wigano a Lefebrem. Lektura tych dokumentów jest bardzo pouczająca i dokumentów, które opisują ten dialog właśnie między Lefebrem a Szeperem. Lektura tych dokumentów jest bardzo pouczająca. Pozwala też zrozumieć stanowisko francuskiego arcybiskupa, który w ostatnim liście do kardynała Szepera z 29 stycznia 1979 roku pozostawił, cytat z Lefebvre, wszystkie sprawy o sądowi Ojca Świętego, Koniec cytatu, którym był wówczas Jan Paweł II. Arcybiskup Lefebvre przyjął później wizytację kardynała Gagnon, nie, Gagnona, którego do ekony skierował w 87 roku papież. Zaufany przyjaciel kardynała Gagnona, ksiądz Charles Theodore Moore, zaświadczył, że raport kanadyjskiego kardynała był przychylny Bractwu św. Piusa X, a w szczególności programowi studiów Wekon. Na dzień przed konsekracją biskupią Wekon w dniu 30 czerwca 1988 roku miały miejsce intensywne negocjacje. Między arcybiskupem Lefebrem, a ówczesnym prefektem Kongregacji Nauki Wiary Józefem Ratzingerem. Dlatego, pisze profesor Roberto De Mattei, jak kulą w płot trafiają ci wielbiciele arcybiskupa Vigano, którzy na cały proces zareagowali, przyznając mu rację, jako że mówi tak samo jasno jak arcybiskup Lefebvre, podczas gdy inni pasterze milczą w obliczu głębokiego kryzysu kościoła. Kwestia, pisze profesor De Matei, nie dotyczy tylko krytyki, jaką wobec papieża kieruje arcybiskup Vigano kiedy słusznie, ale ogłoszenia przezeń woli zerwanie jakiejkolwiek formy jedności z papieżem i ze stolicą w Rzymie. I to właśnie jest ta fundamentalna różnica. Owszem, arcybiskup Marcel Lefebvre zachował się w sposób, można powiedzieć, niesubordynowany, to znaczy nie był posłuszny papieżowi, gdy idzie o kwestie święceń, ale mamy do czynienia z nieposłuszeństwem wobec pewnego nakazu papieskiego, aby tych święceń nie było, ani z wypowiadaniem posłuszeństwa papieżowi w ogóle, nie z podważaniem jego władzy, nie z podważaniem autorytetu wszystkich rzymskich urzędników. A to właśnie robi arcybiskup Wigano, no i to jest różnica, której naprawdę nie można przeoczyć. Roberto de Matteis zwraca też uwagę na bardzo wątpliwą narrację arcybiskupa Vigano, która dotyczy rzekomej nielegalności pontyfikatu papieża Franciszka, bo arcybiskup Wigano twierdzi, że Franciszek nie jest papieżem, jako że jest heretykiem i powołuje się na bullę cum ex apostolatus officio z 1559 roku, którą wydał papież Paweł IV. Problem tylko w tym, że jak zwraca uwagę Roberto de Matei, ta bulla nie jest wcale podstawą do tego, aby odmawiać legalności pontyfikatu papieża Franciszka, bo Paweł IV czwarty pisał w tej bulli, że heretyk nie może sp sprawować żadnego urzędu, na który zostałby wybrany, ale problem w tym, że nie dotyczy to sytuacji papieża, który zostałby wybrany po prostu jako kardynał na papieża, a potem zacząłby głosić jakieś herezje. To w ogóle nie jest w tej bulli opisane. Musiałby arcybiskup Wigano udowodnić, pisze Roberto de Mattei, że Jorge Mario Bergoglio był heretykiem w momencie wyboru musiałby wtedy mieć konkretne jasne dowody na potwierdzenie swojej tezy. No ale takich dowodów arcybiskup Wigano w ogóle nie przytacza. Dlatego jego hipoteza jest czystym i niczym więcej. Roberto De Mattei wskazuje, że jest po prostu bardzo słaba, zbyt słaba, żeby uprawniać do tak radykalnych, ekstremalnych kroków jak te, które podjął arcybiskup Wigano i do których zachęca wszystkich innych w kościele. I pisze dalej profesor Roberto De Mattei, to jest naprawdę niezwykle ważna rzecz. Zresztą on sam podkreśla wagę tej kwestii. Pisze tak. Jest jeszcze jeden niezwykle ważny aspekt. W obecnej sytuacji kryzysu religijnego nie ma możliwości duchowego przetrwania bez szczególnej łaski, która jest udzielana. Przez sakramenty, zwłaszcza tak często w życiu katolika jak komunia i spowiedź. Do jakich księży, według arcybiskupa Vigano, należałoby się skierować po tę niezbędną pomoc duchową? Wydaje się, że jego perspektywa wyklucza nie tylko Instytut Dawnej Komisji Ecclesia Dei, ale również Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, które ma zwyczaj modlić się pro Pontifice Nostro Francisco, czyli za naszego papieża Franciszka. No właśnie, skąd brać teraz sakramenty, skoro księża pozostają w jedności z rzekomym uzurpatorem, jakim miałby być Jorge Mario Bergoglio. Przecież w zasadzie wszyscy księża w Kościele katolickim są w tej jedności, tak jak pisze profesor Roberto de i nawet ci, którzy sprawują mszę, święte, mszę świętą trydencką. I to nie tylko kapłani Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra, kapłani Instytutu Dobrego Pasterza, Instytutu Chrystusa Króla, kapłani, którzy na gruncie umownie mówię, z indultowym sprawują dawną mszę, ale nawet księża Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Oni przecież też są w w jedności z papieżem Franciszkiem, więc skąd czerpać teraz łaskę sakramentalną? Zapytuje Roberto de Mattei w tym ujęciu, Wigano, gdzie tak naprawdę nie ma już jakiegoś widzialnego kościoła, no bo wszyscy są w jedności z uzurpatorem, tak on twierdzi. I pyta, pisze dalej Roberto de Matei. W ten sposób docieramy do najważniejszego pytania: gdzie według arcybiskupa Wigano jest Kościół Katolicki? Nie jakiś wymyślony kościół pisze, z którym wiążą się stali czytelnicy blogów tradycjonalistycznych, ale prawdziwy kościół, widzialny w swojej niezmiennej doktrynie, w swojej nienaruszonej sukcesji apostolskiej i w życiu opartym na sakramentach. Bez tego widzialnego kościoła, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, dusza po prostu uschnie. I wreszcie kończy tak włoski historyk. Szekspir powiedział, że cały świat to scena, a wszyscy mężczyźni i kobiety są tylko aktorami. Jest w tych słowach głęboka prawda. Jednak scena świata nie jest jakimś blogiem, bo przeznaczeniem ludzi, którzy wygłaszają swoje kwestie na tejże scenie, jest dramatyczna rzeczywistość. W tej grze stawką jest ich życie wieczne. Życie wieczne to jest stawka, o którą tutaj toczy się gra, i arcybiskup Wigano gra w niezwykle niebezpieczną grę, bo ogłaszając brak jedności z Rzymem, brak jedności z papieżem, brak uznawania autorytetu rzymskich urzędów, zachęcając do tego wszystkich innych, de facto wyłącza się ze wspólnoty kościoła rzymskiego, zaciąga ekskomunikę. Popełnia przestępstwo schizmy. I to są pewne fakty, co do których zresztą on się przyznaje, twierdząc oczywiście, że jest Jakoby w jedności z Kościołem Katolickim, tylko nie jest w jedności z jego głową i wszystkimi urzędnikami. A przecież od tej jedności zależy życie wieczne. Może od niej zależeć. Tak wierzymy w Kościele Katolickim. To jest bardzo niebezpieczna gra i lepiej w taką grę nie grać, bo możemy się srodze sparzyć. Idąc za przykładem arcybiskupa Vigano, który podważa prawowitą władzę Kościoła Katolickiego. Taką drogą nie kroczmy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do lektury całego tekstu profesora Roberto de Matei na portalu pch24. Tam zarówno ten, jak i inne jego teksty są stale publikowane. To jest, tak jak mówiłem na początku, często naprawdę rozsądne światło w tych bardzo burzliwych czasach. Zachęcam też do wspierania kanału pch24. Teraz przygotowujemy dla Państwa filmy credo z udziałem kardynała Gerarda Millera, biskupów Józefa Stricklanda, Athanasiusa Schneidera i Ojca profesora Jana Strumiłowskiego film, który ma przypomnieć o tym, czym jest, a czym nie jest wiara katolicka w tych właśnie dzisiejszych burzliwych, niezwykle czasach. Zachęcam do wsparcia tego dzieła. Wszystkie informacje na banerze, na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Chłaniam się i z Panem Bogiem.